Malujemy paznokcie kolorem bazowym. Ja wybrałam kobaltowy. Skórę wokół paznokci dokładnie zabezpieczamy plasterkami, aby niechcąc jej nie pobrudzić. Gotowe. Teraz bierzemy gąbeczkę i nakładamy na nią lakier w wybranym kolorze. Przykładamy ją kilkakrotnie do paznokci, mniej więcej w połowie ich długości. Nakładamy na gąbeczkę nową warstwę lakieru i znów przykładamy ją do paznokci. Zabieg powtarzamy tak długo, aż uzyskamy żądany efekt. Czas na kolejny kolor. Bierzemy nową gąbeczkę i znów pokrywamy ją warstwą lakieru. Tym razem nakładamy go tylko na końcówki paznokci. O, właśnie tak. Odczekajmy chwilę, aż lakier przeschnie. Ostrożnie odklejamy plasterki. W tym celu pomocny może się okazać drewniany patyczek. Następnie usuwamy ewentualne zabrudzenie. Na koniec warto nanieść warstwę preparatu nagłyszczającego. Pokryję manikur lśniącą i twardą, odporną na ścieranie tarczą ochronną. Dzięki temu wydłuży się połysk lakieru i trwałość manikur.